30 kwietnia wspominamy świętego Józefa Benedykta Kotolengo, prezbitera. Józef urodził się 3 maja 1786 roku w miasteczku Bra w Piemoncie, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej od kwiatów. Był najstarszym z 12 dzieci poborcy podatkowego Józefa Antoniego i Benedetty Ciarotti. Dzieciństwo przeżyło tylko 6 dzieci, z których 3 zostało kapłanami. Józef od najmłodszych lat wyróżniał się wyczuleniem na potrzeby bliźnich. Miał zaledwie 5 lat, kiedy pewnego dnia wziął do ręki laskę, mierzył nią swój dom i mówił: gdy będę duży, cały dom zapełnię biednymi i chorymi. W seminarium duchownym miał początkowo pewne trudności, ale pilną pracą doszedł do tego, że studia ukończył ze stopniem celującym. Równocześnie pracował intensywnie nad swoim charakterem. Chociaż miał wybuchowy temperament, nauczył się niezwykłej łagodności. Był lubiany przez kolegów za poczucie humoru. Święcenia kapłańskie otrzymał w Turynie 8 czerwca 1811 roku. Powierzono mu obowiązki wikariusza w rodzinnym mieście Bra, a potem w pobliskim Corneliano di Alba. Stąd przeznaczony został na studia uniwersyteckie do Turynu, które po 2 latach ukończył doktoratem. Powrócił do Bra, ale po 2 dalszych latach został mianowany kanonikiem Kościoła Bożego Ciała w Turynie. Bazylika została wystawiona w roku 1453 na pamiątkę cudu. Złodziej wykradł z jednego z kościołów Turynu wraz z naczyniami Najświętszy Sakrament. Złożył go do worka i umieścił na mule. Ten klęknął i mimo bicia nie ruszył ani krok naprzód. Złodziej zmuszony został w ten sposób pozostawić Najświętszy Sakrament i szybko ratować się ucieczką. Jako proboszcz Józef z całym zapałem zabrał się do pracy duszpasterskiej. Ze szczególnym jednak zapałem oddawał się posłudze ubogim i chorym. W pierwszym momencie trafił do jego rąk życiorys świętego Wincentego a Paulo. Niedługo potem, 2 września 1827 roku, był świadkiem śmierci młodej kobiety w 6. miesiącu ciąży, chorej na gruźlicę. Odmówiono jej przyjęcia do miejskiego szpitala, by nie zarażała innych. Umieszczono ją więc w nędznym baraku. Tam na ręku Józefa umarła, zostawiając męża i 3 drobnych dzieci. Józef postanowił zakupić dom dla chorych i opuszczonych tuż przy kościele Bożego Ciała. Już 17 stycznia 1828 roku dom został otwarty. Zaczęli napływać chorzy i bezdomni tak prędko, że trzeba było kupić nowe zabudowania. Do obsługi chorych zgłosiła się pewna młoda wdowa, Maria Nasipulini. Józef zgromadził również zastęp szlachetnych dziewcząt, które także zaofiarowały mu swoją pomoc. Z nich to powstało później pierwsze zgromadzenie sióstr. Wybuchła jednak zaraza cholery. Wtedy zakazano Józefowi gromadzenie chorych w mieście, w obawie, by nie roznieśli epidemii. Józef wynajął wówczas szopę na polach Borgo Doro i tam się przeniósł. Niedługo zakupił 2 dom i tam z czasem powstał ogromny szpital pod nazwą Mały Dom Bożej Opatrzności. Za program Józef obrał sobie słowa świętego Pawła Apostoła: miłość Chrystusa przynagla nas. Miłosierny kapłan zaufał opatrzności i nie zawiódł się. Kiedy 27 kwietnia 1832 roku przeniósł się do Borgo Dora, miał ze sobą 2 chorych. Rychło wszakże zaczęła napływać do niego wszelka nędza ludzka – niewidomi, głuchoniemi, paralitycy, epileptycy i tym podobni. Dla każdej z tych chorób i kalectw przeznaczył osobny dom, który nazwał rodziną. Powtarzał za świętym Wincentym, że wszyscy kalecy, ułomni i biedni są jego panami. Dbając o zdrowie powierzonych sobie przez opatrzność nieszczęśliwych, tym większą miłością i troską otaczał ich potrzeby duchowe. I stała się rzecz zdumiewająca. Kapłan, który nie miał przy sobie grosza, wystawił całe pawilony i dawał opiekę 100 potrzebujących. Codziennie nadjeżdżały powozy i wozy z darami i prowiantem. Dla poszczególnych rodzin założył szereg zgromadzeń zakonnych żeńskich i jedno męskie.
Matkę Bożą nazwał patronką i opiekunką swoich dzieł. Za swoje największe osiągnięcie uważał założenie 5 żeńskich klasztorów kontemplacyjnych i 1 eremu, gdzie zakonnice i pustelnice nieustannie modlili się za podopiecznych księdza Cottolengo i dobroczyńców dzieła. Józef Benedykt miał przedziwny dar mobilizowania do współpracy ludzi dobrej woli, kapłanów do duchowej posługi chorym, wiernych do składania danin, chorych do modlitwy za dobrodziejów. Z czasem w Borgodora powstało miasteczko. Utrudzony zbożną pracą, Józef pożegnał ziemię dla nieba 30 kwietnia 1842 roku w Chieri, w domu swojego brata, także księdza. W ostatnich dniach swojego pobytu na ziemi, wśród cierpień spowodowanych tyfusem, powtarzał: brzydką jest ziemia, piękne jest niebo. Matko moja, Maryjo, mamo moja, Maryjo. Przed samym zaś zgonem słyszano powtarzane przez niego słowa psalmu: ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Aktu jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XV w roku 1917. Do chwały świętych wyniósł Józefa papież Pius XI w roku świętym 1933. Ciało jego spoczywa w kryształowej trumnie w bocznej kaplicy kościoła szpitalnego w Borgodora. Mnóstwo darów wotywnych dookoła ołtarza świadczy o tym, że proszący nie odchodzili stamtąd zawiedzeni. Święty Józef Benedykt Cottolengo jest patronem potrzebujących, chorych i opuszczonych. W ikonografii przedstawiany w sutannie, często wśród biednych lub chorych. Jego atrybutem jest stuła i krzyż. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętego Józefa Benedykta duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem. Spraw, niech przykład i modlitwy świętego, któremu dzisiaj cześć oddajemy, przyczyniają się do naszego postępu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus.